Witam w moim programie. Dzisiaj moim gościem jest pan Krzysztof Diablo Włodarczyk, mistrz świata przez 4 lata w UBC. Czy mógłby pan opowiedzieć, jak zaczęła się pana przygoda z boksem, kiedy pan stwierdził, że to jest właśnie to, co chce pan robić? Od samego początku, kiedy pojawiłem się na sali bokserskiej, spokojnie, ręka ci się trzęsie. Daj, będę trzymał, może tak będzie łatwiej. Pójdź. Od samego początku, kiedy pojawiłem się na sali bokserskiej, wiedziałem, że to jest dla mnie, to jest to właśnie, które tak bym powiedział, przez w ciągu 2 lat szukałem. Na początku uprawiałem kickboxing, później karate, później coś tam próbowałem się na macie trochę powygłupiać, można powiedzieć, no tak, no takie bardziej jakieś ćwiczenia, zapasy, chodzi mi o zapasy. No i kiedy pojawiłem się na sali w wieku 14 lat, to było rozpoczęcie, początek 8 klasy szkoły podstawowej. Wiedziałem, że to będzie to coś, raczej to właśnie. Pojawiłem się na sali, zobaczyłem chłopaków, kiedy biją worek, kiedy jest duży hałas, szum, kiedy się coś dzieje i od razu bym powiedział, jakby coś tam w głowie przeskoczyło. Tata do mnie powiedział, wytrzymaj tutaj tylko parę miesięcy, wytrzymaj, zobacz jak ci będzie, co ci będzie to odpowiadać, jak ci się spodoba, będziesz chodzić. A już, że tak powiem, kiedy pierwszy, można powiedzieć, tydzień, dwa, trzy, miesiąc minął, zaczęło mi się coraz bardziej podobać, tylko z drugiej strony była taka monotonia, bo wiadomo, że w pierwszych ruchach, kiedy przychodzisz na salę, nie ma tak, że od razu wychodzisz na ring i boksujesz nie wiadomo z kim i jak i co potrafisz. Tylko na samym początku są pewne ruchy, które musisz non stop jakby powtarzać, tak? Lewy prosty, chodzenie na nogach, prawy prosty, unik, zejście w lewo, w prawo, lewy prosty, prawy prosty, do przodu, do tyłu, więc to było coś okropnego. Przez pierwsze 3 miesiące non stop to powtarzaliśmy i już myślałem, że jak powiem, brzydko mówiąc, spawia puszczę, ale tata mi powtarzał cały czas, wytrzymaj, wytrzymaj, cierpliwość, a będzie na pewno ci wynagrodzone, więc no tak wytrzymam aż do dzisiaj. Nie zostało wynagrodzone. I właśnie szybko pan stał się zawodowcem. Jak wspomina pan swoje walki, która była taką najbardziej przełomową, najważniejszą? Najbardziej przełomową była chyba ta, kiedy pojechaliśmy do Włoch, bodajże na Sardynię i tam zaboksowałem z Vincento Rosito. Wygrałem z nim w 10 rundzie przed czasem, jeśli się nie mylę. W 10 rundzie przed czasem i jakby tak się zaczęła ta przygoda, tak bym powiedział, wiara w siebie, wiara w umiejętności, wiara w uderzenie, wiara w siłę, więc wszystko jakby można powiedzieć stopień wyżej, tak? Wiadomo, co wygrana walka, tak jakby można powiedzieć step by step, krok po kroku, stopień, kolejna walka, stopień wyżej, więc to był taki bardzo, bym powiedział, przełomowy w mojej karierze. No i później, wiadomo, no inne osiągnięcia, które gdzieś tam miały miejsce, inne walki. Dla wielu jest pan autorytetem. Jakie rady mógłby pan dać początkującym bokserom? Z życia sportowego jak najbardziej. Życia może prywatnego nie za bardzo, ale mam nadzieję, że to się zmieni i będzie to odczuwalne coraz bardziej. Jakie rady? Na pewno wytrwałość, na pewno systematyczność, na pewno nie załamywanie się w różnych rzeczach, które gdzieś tam będą dopadały nas, tak, podczas treningu, walki czy jakiejkolwiek słabego dnia. Trzeba zawsze wierzyć w siebie i dążyć do celu, mieć wyznaczony cel w głowie i po prostu sięgać go coraz bardziej, tak. Ja właśnie taki cel miałem, no, patrząc na naszych polskich pięściarzy, miałem cel, żeby osiągnąć sukces, wielki sukces. I ten sukces osiągam. Jeszcze bym powiedział, osiągnąłem, byłem dwukrotnie mistrzem świata, IBF, no można powiedzieć parę miesięcy, ale byłem. Potem w WBC parę lat. No i teraz też bym powiedział, czeka mnie coś bardzo fajnego, spektakularnego, ponieważ może zaboksuję o tymczasowego mistrza świata WBA. Więc kolejny, jakby można powiedzieć, krok do przodu. W takim razie życzę bardzo powodzenia w tym pana dochodzeniu do coraz jeszcze wyższych i utrzymywania tego tytułu mistrza. Jeszcze chciałem tak poza tematem bokserskim, wiem, że pan brał udział w Tańcu z Gwiazdami swego czasu, występował też gościnnie w serialu M jak Miłość. Jak pan wspomina to, czy pan tego żałuje, czy jest to dla pana przygoda jakaś, była to dla pana przygoda? Z jednej strony poznanie nowych ludzi, poznanie nowych bym powiedział kręgów, jakby nie wiem, wtajemniczenia a propos tańca towarzyskiego, jakiegoś latino,
i w ogóle wszystko, co z tym związane. Nie, nie żałuję, bo nie ma czego żałować. Wspaniali ludzie. Każdy poszedł swoją drogę. Tancerze dalej tańczą i kolejne odcinki, jakby można powiedzieć, zdobywają sympatię publiczności. Tylko są zmieniane te tak zwane gwiazdy. Ale bardzo fajni, wspaniali ludzie. Bez wyjątku. A serial M jak miłość, no, powiem szczerze, może jakbym trochę częściej, może jakbym trochę częściej gdzieś tam w takich serialowych występach miał miejsce, miałbym przyjemność wystąpić, pewnie dużo bardziej bym się w tych występach bardziej bym się odnajdywał, ale jakby to były takie, bym powiedział, jednorazowe gdzieś tam występki, to no, człowiek czuje się trochę, bym powiedział, dziko, tak? Wchodzić w inny jakby świat, musi coś zagrać, szybko się czegoś nauczyć. I tak jakby zagrać, jakby to było naturalne, więc nie za łatwa sprawa, tak powiem szczerze. No, ale też nie wiadomo, jaka skomplikowana, tak? Więc wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam dopadają nas w czasie jakby naszej kariery, naszej tak zwanej sławy i tego całego splendoru. Wydaje mi się, że to jest kolejne jakby doświadczenie w życiu, które tylko trzeba jakby czerpać korzyści z tego i przyjemność i dalej do przodu jakby swoją drogą, tak, czyli tą sportową. To może na zakończenie, jak pan sobie wyobraża swoje życie za 20 lat na przykład? No, zadałeś takie pytanie, że chłopie, ja 20 lat trenuję, więc już jest trochę czasu. Jak sobie wyobrażam, nie wiem, no na pewno chciałbym pomagać młodzieży, chciałem pomagać osobom, które gdzieś tam próbują osiągnąć w danej dziedzinie, w tej dziedzinie akurat sukces. Chciałbym być osobą, która może w pewnym sensie takim doradcą, a z drugiej strony takim jakby, nie wiem, menadżerem, a niż bardziej promotorem, tak? Promotorem, żeby trzeba naprawdę poświęcić masę swojego prywatnego czasu, żeby się gdzieś tam odnaleźć i poznać różnych ludzi, a no na pewno pomagać dzieciakom w sporcie, jakkolwiek ten sport by nie wyglądał, to na pewno w sporcie. W takim razie tego panu życzę, bardzo dziękuję za wywiad, za możliwość rozmowy z tak wielką osobą. Bardzo proszę, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Powodzenia.